Hej, cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Felicjan. I kolejny odcinek serii The Last of Us. No ja mam nadzieję, że tym razem będzie bez jakichkolwiek komplikacji. Szybkie przejście, dalej i tyle. Dawaj. Dobra. Jeden pocisk mam. Jeden. One bullet. On będzie biegł. Z jakiego ściółka? Nie wyrywaj się! Ej no! Ja w niego biję! On jest tak oskryptowany, żebym tylko nie przebiegł. No, zapomnijcie o tym, żebym przebiegł sobie na spokojnie. Nie! Chyba go zabiję po prostu. Albo... Idealnie na dwa strzały mam. Refund quick. No w mordę, w mordę. Z jakiego ściółka? Nie wiem. O Jezus. Dobrze, dobrze. Nie trafiłem, bo dobra, ten jest na szczęście. Tylko ten pierwszy był taki pojebany. Uciekamy, uciekamy! No! Eli, tam widzę dziaba. Tu jest wyjście ogólnie, tak. Ale czy nie ma tu czegoś jeszcze? Czy no, czyż twórcy... Kurde, ty Joel! Widziałeś, co zrobiłam? No zajebałaś dwóch, no. Twoim językiem mówiąc, zajebałaś dwóch. Chyba ich zgubiliśmy. No. Udało się. Ho. Złomik? Sztapsy? Aha, tak! Są mi tapsy. Pigułki gwałtu są. Dobra. O cholera. No miałbym pełne gacie, powiem szczerze, gdybym miał taką akcję na żywo, nie? Nie dość, że wiecie, wysoko w miarę, to jeszcze... czający się na ciebie... pojazd pancerny. Działem, kuźwa, no 50 mm, to nie jest małe działo. Znaczy... no, rozerwałoby was na strzępy. Ale chociaż 50 ogólnie nie jest dużym działem, ale 50 jako... no, w porównaniu do człowieka zwykłego, no to... już 12 by zrobiła z was naprawdę... miazgę. To nie są bandziory. Opuść broń. Kurwa, dowaliłeś mi. Bo właśnie chciałem cię zabić. Myślałem, że jesteś jednym z nich. Ale zobaczyłem ją. Oni nie trzymają za sobą dzieci. Spowalniałoby ich. Ty krwawisz. Nic takiego. Jestem Henry. Dźgnięcie komara, nie? Znaczy... A to Sam. A ty jesteś Joel, dobrze usłyszałem? Eli. Ilu was jest? Nikt nie przeżył. Ej, nie wiemy tego.
Było nas trochę. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wybrać się do miasta, szukać zapasów. Wciągnęli nas w zasadzkę. Rozdzielili nas. Teraz chcemy tylko stąd uciec. Możemy sobie pomóc nawzajem. Eli. Przecież tak będzie bezpieczniej. Ma rację. Możemy sobie pomóc. Niedaleko stąd mamy kryjówkę. Tam możemy spokojnie pogadać. No dobra, prowadź. Za mną. Sorry za tę akcję z bronią. Luźno, młody. Pewnie zrobiłabym tak samo. Poczekać. Skąd jesteś? Naprawdę? Ponoć nie jestem zbyt różowy. No, chłopak by się na brąksie mógł wychowywać, no. Już nie będę za bardzo rasistą, no ale no... Kolor skóry jednak wiecie. Ciężkie warunki. W ogóle, promień eksplozji zwiększony o 1,5-krotnie. Nice! No to teraz będzie można palić. Teraz to będzie można palić, ludziów. No tego mi brakowało chyba właśnie. Musimy być ostrożni. Mają tu posterunek w okolicy. To co? Załatwimy. Jesteś tu tylko z córką? Obiecałem komuś, że się nim zajmę. No tak. Podziwiam. Dobrze. To skraftować chyba ostrze. Widzicie, już ostrze nie mam, dlatego... Mówiłem, że to jest dosyć chodliwy towar i jakby nie będę korzystał zbyt często z ostrzy. No ale przydała nam się tam bomba tam, także... Tyle dobrego. La. Tu będziemy mieli za to ogień. Już mamy 85, także no blisko jesteśmy. Komiks. Eli! Znalazłem jeszcze jeden komiks dla ciebie. Faza głęboka. Tu już nic więcej. No i dobra, no to idziemy dalej. Wow, ale tu surowców było. No. Pę. Nas od samego początku. Sam, co ty robisz? Nic. Wyrzuć to. Mój plecak jest praktycznie pusty. Pamiętasz, jaką mamy zasadę? To prawie nic nie waży. Zasada! Jak brzmi? Bierzemy to, co niezbędne. Zgadza się. A teraz chodź. No kurwa, dramat, nie? Dziecko ze zabawki nie może wziąć. Jak daleko jeszcze? Gdyby to jeszcze było, coś kosztowało, ale teraz to za darmo, kuźwa. To by nie wziął. Tylko głupi chyba. Otwieraj te drzwi. Panie marudny. Dobra. Cholera. Eli, osłonię nas. Wydaje się, że ktoś tu był, ale poszedł już dawno temu. A gdzie reszta? Chcieli sprawdzić jeszcze raz. Upewnić się, że niczego nie przeoczyliśmy. Dobra. Ich jest trzech chyba generalnie. Pójdę tędy. Rozejrzyj się na dole. Gdzie poniosło tego gówniarza? Oni tego czarnego szukają. Znaczy afroamerykanina, żeby nie było. Za rasista zaraz. O, panie! I co, będzie ci się tak stykać koniuszkami, czy co? Wow. No dalej, wychyl ten łeb! No gdzie jesteś?
Tu jesteś. No i leży. Ile mi z tej rury zostało? No niewiele w sumie, więc dobrze, że... Udało się. Nieźle, staruszku. No dzięki. To tu jeszcze trzech kolejnych będzie lezło, nie? Chodźcie, na ciężarówkę. Kolejny. Idą. Jeden, drugi. Jednym się zajmiecie, drugiego ja powalę. Co wy na to? Sprawdzimy, czy da się to zrobić. Normalny sposób. Nie za nie będę tak tutaj filować? Co to było? Uważaj, stary. Wow! O, chłopie! Już przegrałeś. Co? Ale ja już kończyłem. Ja go kończyłem już. Ale on mi się i tak odwdzięczył. What the fuck w ogóle? Nie, no ta gra to jest po prostu z dno, jeżeli chodzi o walkę. Naprawdę. Co macie? Zdaje się, że ktoś tu był, ale poszedł już dawno temu. Gra, w której ty jesteś pierwszym atakującym, ale i tak ktoś cię kontruje od razu. Od razu cię kontruje, nawet nie ma chwili zastanowienia, wiecie. Wykonujecie już ten końcowy cios. Końcowy cios. Ale nie, no... Nie, to będzie hit, jakoś się nie obróci. Nie obrócił się, ale hit! Kurwa ma! Skurwa! Dzięki. Już się z nim bijesz. Dobra, mamy, elegancko. Udało się. No nieźle, nieźle, no. Gorsze zaraz przed nami. O kurwa. Ej no. Dobra, leży. A pierdziele. Co za ludzie. Twardzi jak skała. A, nieśmiertelnik. Tymi drzwiami. Jesteś pewien, że to bezpieczne być tak blisko nich? Tylko ja mam klucz. Skąd to masz? No nic tu nie ma. Myślałem, że może jeszcze coś tutaj. Ale nie. To... Ile masz lat? Wszystkie. 14. A ty ile masz? Tyle samo? Bajerant. No, prawie. Okej. Bajerant. Nie ma to tamto. Muszę cię zmartwić, ona jest lesbijką. Notatka z rozprawy. Odbyła się publiczna rozprawa po tym, jak grupka nastolatków zabija rodzinę, która się przybłąkała do naszego miasta. Byłem pewien, że zostaną ukarani za złamanie kodeksu. Zamiast tego szef oznajmił, że nastolatki zorganizowały dla nas zaopatrzenie. Nie mogłem w to uwierzyć. A na tym wcale się nie skończyło. Szef zarządził, żebyśmy w trybie zmiany napadli na osoby z okolicy, które zdołały przetrwać i przynosili do obozu ich zapasy. Nastąpiła długa cisza. Zaczęliśmy się rozchodzić, kiedy dwóch członków zaczęło krzyczeć, że nie zgadzają się na nowe rozkazy. Nikt nie może im niczego takiego zarzucić. Nie wiem,
to ich zdaniem walczyliśmy. Nie ośmieszyłem się kiwnąć palcem. Jedynie osoby, które wskazały się jakąś moralnością, zostały przy wszystkim zabite. Przy wszystkich zabite. W przyszłym tygodniu jest moja kolej udać się na polowanie. No nieźle, nieźle. Sprawdźmy to tutaj. To tutaj. Poczekaj chwilę. O, już widzę, że coś byśmy pominali, gdybym tutaj nie przeczytał. Ten mnie kurde pędzi tu do przodu. No i po co? Jakbyśmy tapsy pominali, po co? Witam w moim biurze. Jak długo się tutaj ukrywacie? Od kilku dni. Znaleźliśmy trochę jedzenia. Chodź. Jagody. Mamy tu niezły zapas. Chcesz trochę? Nie. Wyluzuj, stary. Nie gryzę. Czemu nie uciekliście? Wciąż czekamy na lepszą okazję. I co? Chodź. Coś ci pokażę. Popatrz na tych skurwieli. Zbierają się tu codziennie. I warują przy tym cholernym moście. A nocą? Zastawiają tam strażników. Gdy zajdzie słońce, wtedy mamy szansę. Będzie mniej ludzi, możemy się przemknąć. Może się udać. Musi się udać. Na pewno się uda. Wow. Dobra, gotowa? Od dawna nie widziałem, jak ten chłopak się śmieje. A ona niczym się nie przejmuje. To dokąd idziecie? Podobno świetliki mają gdzieś bazę na zachodzie. Chcemy do nich dołączyć. Co? Śmieszy cię coś? Po prostu ostatnio sporo ludzi pokłada nadzieję w świetlikach i dlatego... No, może nie bez powodu. Więc nie wiesz, gdzie oni są, ale chcesz ciągnąć swojego brata przez cały kraj? Powiem ci tak. Zajmij się swoją dziewczyną, a ja zajmę się moim bratem. Spokojnie. My też szukamy świetlików. My jesteśmy tutaj. A tu stoi opuszczona wieża radiowa, zaraz za miastem. Jutro mam się tam spotkać z tymi, którzy ocaleli z naszej grupy. Jeśli chcecie do nas dołączyć, wyruszamy nocą. W takim razie musimy odpocząć. Szykuje się kolejna skradanka. Nocna z domieszką kilku wrogów. Mówi, że czas się zbierać. I obstawiam, że tu i pierwszy raz... Wszystko, więc trzymaj się blisko mnie. Jak rzep. Jak rzep. Jak rzep. Jasne. Dobrze. Nie będzie nam dane. Gotowi? Pierwszy raz. W sensie za pierwszym razem nie przyjdzie nam przejść tego. Dobra, nie oddalajcie się, okej? Tak, zresztą miałem tutaj problem z tym przechodząc pierwszy raz, więc... Znaczy pierwszy raz na tym najwyższym, brutalu, tak? Spokojnie, staruszku. Mam nadzieję, że wiesz, do kogo iść. Czekaj, bo mnie tu kusi, żeby pójść na górę zobaczyć. Ale nie ma tu totalnie nic poza regałami przemysłowymi, więc idziemy na dół. Nic. Otwieraj to gówno. To pierwszych dwóch mamy. Okej. Spróbujmy ich zdjąć. Jakby po cichutku załatwić. Okej. Jak leci? Próbuję nie zmarznąć. A co u was? Tam ostrza używa, ja tam. Wolę szczędzić takie rzeczy. Poczekaj chwilę, bo tutaj jest co zbierać.
No właśnie. I teraz możemy dopiero pójść dalej. Tu też trzeba będzie trochę... Trochę trzeba będzie. Kurwa, zauważyli nas! No jak zauważyli? No ja pierdziu. No i właśnie, mówiłem, za pierwszym razem nie damy rady tego zrobić. Niezbyt się myliłem, nie? A idą od razu ci? Ale idą wszyscy już, dobra. Tyle dobrego, że chyba wszyscy już nawalają od razu. Tak, idą kolejni, dobra, nice. Chociaż wolałbym, żeby szli pojedynczo. Podpalili swojego. Kurwa, pali się, pali się, pali się, pali się, pali się, pali się, pali się. Oni tu wszyscy lecą. Załatwisz go? Joel! Zabierz to coś ode mnie! Tutaj! O Jezus! Pomóż! Pomóż! Jezus! Ja mu pomagam, to... My ich tam trochę ukrócimy. Hej, jak leci? Nie możemy się dać tylko złapać tą lampą. I będzie si wszystko, jak się zabicie. Nie damy. Dobra, chodź. Oni tam polują na klikacza. W tym momencie. Hej, słyszysz to? Klikacz! Tak, słyszę go, ale za cholerę nie widzę. Nie, 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 panie kolego. Klikacz jest tam. Generalnie, nie? Kurwa, no nie wierzę! Za wysoko! Ale to było drewniane, widzieliście to? Jest jakaś kurwa niewidzialna ściana na tych schodach, która uniemożliwia mi dostanie się do niego? A goście sobie robi taki kroczek. Delikatny, taki gustowny, wiecie, taki... Co tutaj cofnę się, a co mi tam? Hej, jak leci? Próbuję nie zmarznąć. Ja pierdolę, chłopie. To bigo, kurwa mać! Mam nadzieję, że to nie łapie się jako, że się nie skradałem. O, chłop odjebał lipę. A nie, idą tutaj, czyli odjebał lipę taką totalną. No łap go, ej! Co jest z tobą, chłopie? Dobra, no to zapraszam kolejnych w takim razie. Kurwa, zauważyli nas! No wiem, że nas zauważyli już wcześniej. Schowajcie się za czymś! Tylko tak patrzę, czy oni tu idą w moją... A, patrzcie! Idą ci kolejni z góry. Co ja może nawet dobrze, że to zrobiłem tak? Gdzie jest ten koleżka? Jeden, drugi, trzeci... Czterech ich jest? Pięciu. Pięciu ich jest. Także troszkę. Ale pobijemy się z nimi troszkę. Jeden tutaj chyba przyjdzie. Mam nadzieję taką, że tu przylezie. Oj, chłopie. Jak ty nie wiesz, co ty żeś teraz zrobił. Tylko, że oni mnie teraz trafią właśnie. Za tobą! Ej. Fatalnie pracuje mi się tu z ludźmi, których mam. Gdybyśmy tych
kompanów nie mieli, tak naprawdę wydaje mi się, że grałoby się dużo lepiej. Gra by była bardziej dynamiczna, nie oczekiwalibyśmy od nikogo pomocy. Jak leci? No i wtedy to by jakoś szło, nie? A w momencie, kiedy jeszcze ktoś oprócz naszego bohatera jest, no to no dzieje się to, co się dzieje też na ekranie, nie? Ej, słyszysz to? Klikacz! Tak, słyszę go, ale za cholerę nie widzę. Tak, załatwiony! Widziałeś to? Widziałeś to? Nagrałeś to? No ja pierdolę! Ja nie mam cierpliwości już. Ja pierdolę! Ledwo wyszedłem. Ledwo wyszedłem. On już odpalił. Nawet nie było przycelowania czegokolwiek, tylko raz odpalił na fulla, nie? Tak to przynajmniej strzał ostrzegawczy zawsze dają. Przez to światło teraz, no kurwa, tak daje ciała w tej misji, no, znaczy w tej sekwencji. Próbuję nie zmarznąć. A to właśnie coś wynika z tego już takiego, mojej frustracji może trochę, że trzeba się cofać co chwilę, że no, ja wiem, że jestem w stanie to przejść. No ale mówię, jak przechodziłem to pierwszy raz na tym, było dokładnie to samo. Ja... Nawet jakbym to wymasterował, w sensie wiedziałbym dokładnie, jak co do centymetra. I tak bym spartolił to. I tak bym to spartolił. Tak, załatwiony! Widziałeś to? Nieźle! Dobra, idzie w tą stronę słońce. Sztuczne słońce. Zaczekaj, tam jest! Tam! Poczekajmy, aż ten wróci tutaj. Włączymy zaraz i generator gościowi. Kurwa. Gdzie ty leziesz, stary? Wiem. Kurwa, zauważyli nas! Szkoda, że tylko jeden oberwał. No, come on! Oh, come on! O Boże, ja pierdolę, po prostu no ja pierdolę, no po prostu, no nie, no po... Fatalnie, fatalnie. Hej, jak leci? No, dawaj, chodź. Próbuję nie zmarznąć. Z racji tego, że bombę już wykorzystałem, to trochę też lipa, bo... Ci, co wyjdą z tego domku, jeszcze tam będzie trochę utrudnieniem dla mnie. Tak, słyszę go, ale za cholerę nie widzę. No kurwa, idzie za mną tym światłem. Nie podoba mi się to. A spróbuję jeszcze załatwić to w inny trochę sposób. A nie, bo dobra, tu jest dwóch. To ja sobie tutaj zrzucę na nich łomyczka, może. Bo tu jest dwóch. Jeden jest u góry, jakby normalnie, jako obserwator, a drugi jest operatorem lampy. No co?! Schowajcie się za czymś! Co?
O kurwa. No skurczysyn. Obiegał mnie dookoła, czego nawet nie zauważyłem. No jeszcze tu góry jest, ja pierdolę. No. Widzieliście, co się tu odstawia? W ogóle... Skąd gościu mnie złapał tą lampą? No bo... Szedłem na spokoju i oni mnie wyłapali. I tak czy siak. Hej, jak leci? Próbuję nie zmarznąć. A może u mnie nie leci, u mnie leży na przykład, co? No tych dwóch... Zabici. Ładnie tutaj kasujemy, ale już potem, żeby resztę jakoś wykasować, to już nie. Ej, słyszysz to? Klikacz! Tak, słyszę go, ale za cholerę nie widzę. Dum, 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 dum. Dum, dum. Zaczekaj, tam jest! O, i to jest ten moment, w którym ja mogę przejść. To jest jeden pan, to jest drugi pan. O, tak, załatwiony! Widziałeś to? Wyluzuj. Dobra, to teraz palimy. Palimy ich tu, ewidentnie. Kurwa, zauważyli nas! Schowajcie się. To zauważyli, dwóch zjaraliśmy. Jeszcze niech tylko ci wyjdą tutaj, stąd. Ich jest dwóch, tak? Co? Ej, według dźwięku jest ich tu więcej niż dwóch. Skurwiel! No! Czy jest ich trzech? Rozdał się. Tu jeszcze jakiś jest. Ja piórkuję. Gdzie jest ten? Ale nie biegają. Co jest? Co tam się stało? Chodź tu, no chodź. Robi! Słuchaj, stary, jakoś się dogadamy, co nie? Nie ma dogadywania się. Okej. A, pierdule. W sumie to, co może chyba dalej działać, tak naprawdę, ale możemy teraz dopiero to otworzyć. Dum, dum, dum. Czekajcie, czekajcie. Hej, tam są! Co? Co? Czekajcie, czekajcie. Ej, ty... Hej, tam są! Cholera. O nie. A, dobra. Dobra, ja nie kojarzyłem, że to jest gość. Mam go. Chodźcie. Okej, patrzcie.
W porządku. Sam, chodź. Dobra, dawaj. Proszę bardzo. Chodź. Yep. Szybko, szybko. Oczywiście wiadomo, że my mamy najbardziej przegwizdane. Coś się czymś musi zrypać. Okej, musimy go wyciągnąć. Szarelujemy ją. Przepraszam. My zbadamy. Co? Pamiętajcie, rudemu ani czarnemu nigdy nie ufać. Trzymamy się razem. A nie, to nie tak szło, to było chyba zły syn. Dobra, otwieraj mi to, panie, szybko to. Coś tu jest, może? Jak my się stąd kurwa wydostaliśmy? Na nogach. La 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 la. Bierę wszystko. O! Kolejna imprezka. Muszę to taktycznie zrobić. Rozproszyć się, mogą iść tędy. On chyba tutaj idzie tak generalnie, także możemy spróbować go drapnąć. Zostawać, gdzie on dokładnie idzie. Oj, chłopie. Ale że... No nie wierzę! Poczekajmy chwilę dłużej, aż on sobie podejdzie. No chodź tu, chodź gościu, chodź. Ale strasznie długo się patrzy na ten punkt, nie? Jakby spodziewał się, że rzeczywiście coś tu może być. A cię mam. No i cię mam. Tu jest jeszcze kilku ich, więc też będzie lipa. A patrzcie, on się czai. No nie! No nie! Oni już wiedzą, mimo że nie widzieli rzeczywiście, że zaatakowałem, to oni już wiedzą. Spróbujemy go tu jakoś zaciągnąć. Zobaczymy, może się da. Byłoby nawet wskazane, żeby ten gościu tutaj gibnął sobie. Znaczy tego też tu zaraz zestrzelimy, ale wszystko po kolei. Dobra, gdzie jest ten? Kurwa, gdzie jesteś? O, tak, panie kolego. Idziesz? Idziesz tutaj? Idziesz? Idziesz? Chodź. No, co za fajfus? A i co tam? Kurwa, tu jest ich dwóch. No i widzicie. Znowu jest spierdolona walka, znowu. A i teraz inaczej się trochę zachował, widzicie? O, tak, chodź tu, no chodź! Czy ja będę mógł na przykład przez bar przeskoczyć? No... Co?
I on tu nie przejdzie. Widzicie? To... No i patrzcie, co on robi. No chodź. A. I co teraz? Dobra, rozgląda się, rozgląda. Pójdzie dalej, czy nie? Nie, nie poszedł. Kurwa, zdradziła mnie butelka. Ale masakra jest z nimi tutaj. No przecież oni się tutaj obwarowali po prostu. Jakby nie ma, że, nie że przejdziesz sobie na spokojnie. Nie, nie, zapomnij w ogóle o tym, żebyś przeszedł na spokojnie. Nie, nie, nie. Kurwa, nie, jeszcze nie. Najpierw muszę pozbierać to, co tu jest. No i załatwiłem gości. I ile mam tych tabletków? No idealnie 100. Teraz wszystko... pozostałe. Jakby te ostrza może niekoniecznie, ale tworzenie i szybkie leczenie to jak najbardziej, mimo że leczenia, bardziej tworzenie nawet, bo leczenia nie używam przecież. Udało się wyjść, drodzy moi, no. Udało się wyjść. Także teraz zostaje nam tylko ucieczka jeszcze przed tym gruzem. Zwijamy. Taktyczny odwrót. Taktyczny odwrót. Taktyczny odwrót. Zostało. Pozabijają nas! Nie mamy innego wyboru. Zeskoczymy! Jest za wysoko, a ty nie umiesz pływać. Podsadzę cię, przebiegniesz obok nich. Cholera! O Boże. Pomożesz mi! Eli! Nie mamy czasu! Eli! Ach, do diabła! A popływamy sobie, będzie fajnie, nie? A tu skałka. Kabum. Henry! Obudził się! Hej, ty. Żyjemy. Okay. Widzisz? I co, nie mówiłem? Wszystko gra. Nic mu nie jest. To sam was wypatrzył. Opiliście się sporo wody i... Co ty kurwa? Henry! Hej! Jest wkurzony, ale nic nam nie zrobi. Jesteś kurwa pewien. Przestań! Joel! Zostawił nas na pewną śmierć. Nie! Mieliście sporą szansę. I udało się. Super! Gdybym po was wrócił, naraziłbym sama. Nie podchodź. A gdyby chodziło o nią, to wróciłbyś po nas? Nie. Uratowałem cię. I mnie też. Utonęlibyśmy. W porządku, Sam. Nic mi nie jest. Wiesz, cieszę się, że was wypatrzyliśmy. Wieża radiowa jest po drugiej stronie klifu. Okej? Okay? Znajdziemy tam kupę zapasów. Oby. Nie pożałujesz, że mnie nie zabiłeś. Oby. Bo zapasy nam się przydadzą, ale... Przeszukamy teren. Może coś znajdziemy. Wiem, że będzie tu bolało. Wszystko gra? Tak. Zanim do tej wieży radiowej dotrwamy. Będzie bolało. Krabik. Hej. Może w tej łódce coś się uda znaleźć. A to na pewno.
Mamy ile ostrzy? Aż jedno, dobrze, idealnie wystarczy. Dawno na to wpadłem. Żeby sobie otworzyć co nieco. Może akurat chyba w tej łódce nie było zakiszonego niczego. Znaczy w sensie nie było to zamknięte, aczkolwiek mogę się mylić w tym momencie. Mogę się w tym momencie mylić. Idziemy na tą łódkę sprawdzić. Tej mapy akurat nie lubię. Na multi nie gra mi się zbyt dobrze na niej. No właśnie. Komiks. Wow. Co? Na wodzie jest nieco inaczej. No to nie przeczytam wam, bo nie wiem co. Złapałem od razu dwie rzeczy i... O, list kapitana to może być. Pułkownik Mackenzie, kapitan Mastros. Minęło 14 miesięcy i ta mała rewolucja zmienia się w rozlew krwi. Straciliśmy zbyt wielu ludzi, a niedługo zwyczajnie stracimy całą strefę, jeśli zaczniemy dłużej zniczują. A nie, to było coś innego. No dobra, no nieważne, no nie będę teraz szukał tego, co tutaj było dokładnie. No ale jest tutaj też pewna notatka, no mnie oczywiście na komiks się zebrało. Tu też nic nie ma. Czy może coś tutaj znajdę? Nie ma tutaj chyba nic, aczkolwiek obejdę sobie to całe terenisko. Zobaczymy, czy nic tu twórcy dla nas nie ukryli, no ale niestety na tym poziomie nie. Przez chwilę myślałam, że go zastrzelisz. Taki był plan? Tak, mało brakowało. Są w porządku. Dobrze, że są z nami. Super. Chyba tak. Czy kiedyś wszyscy mieli łódki? Tak, miałem 18. Proste. Hej, Eli! Chyba coś znaleźliście. Dobrze, dobrze. Ej, chodźmy to obejrzeć. Znaleźliście, ale wiecie, z czym to się będzie wiązać? Sporym nakładem energii. Gdzie się stąd wydostaniemy? A zanim wy otworzycie te drzwi później, boże. Ile mamy tych? To sobie od razu robię. Nie, to... Chociaż... Czemu ja mogę tylko jedno ostrze? Aha, bo taśmy nie mam całej. No dobra, 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 dobra. Okej, razem. Dobra! Dobra, dzieciaki, właśnie! Okej, trzymam. Teraz ty. Okej. Ej, zgaście latarki. Sam nie odpalcie. Jak zgaście? Chyba odpalcie. Chłopie, tu ciemno jak w dupie u murzyna, albo ciemni. A sorry, przepraszam. Kurna, nie, no ja nie. Szukam. Szukam. Trzeba znaleźć inną drogę. A, ta, 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 ta. Ta, ta, ta. No to aż prosiło się o to, żeby to splądrować, nie? Joel, zobaczmy, co tam jest. Dobra. Można tędy, można tamtędy. Jeden grzyb. To chyba jest jakieś przejście. O, tutaj. Tu? A gdzie to prowadzi to? A czekajcie, czekajcie. Nie, 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 nie. Tutaj najpierw chcę pójść.
Zapraszam tu od razu. Tak, ja to się przeczołgam, nie otworzę drzwi. No i dobra, otworzysz mi to tutaj, nie? Dzięki. I voilà. Tabletki. Notatka ze ścieków. Nie było mnie kilka miesięcy, a świat postanowił na dobre sfiksować. Gdzie nie spojrzysz, zarażeni i niezarażeni próbują cię zabić. Ludzkość znów wpięła się w łańcuch pokarmowy i to z hukiem. Jestem w szoku, że wciąż żyję. Te ścieki wydają się całkiem bezpieczne. Dzięki ograniczonej liczbie wejść łatwiej się bronić, a gdy ktoś się tu dostanie, to uda mu się go zgubić. Może nie jestem twardy, ale za to szybki. Muszę tu po prostu przeczekać, aż tam na górze sytuacja trochę się uspokoi. Stanę się na jakiś czas szczurem ściekowym. Życzcie mi powodzenia. No spoko, życzę ci powodzenia, a ty możesz nam życzyć. Bo no w tym odcinku nie wiem, czy dojdę do tego końca tam, ale na pewno... No, będzie źle. Będę rzucał mięsem najprawdopodobniej. Bo sekwencja, którą będę musiał przejść, nie należy do najlepszych, najłatwiejszych, najprzyjemniejszych. Dobra, idę wam otworzyć. Wydostaniemy się tędy? Henry, dobra. Spróbuj. To chyba jakaś grubsza impreza. No i już chyba trzecia straż płynie. Znaczy jedzie. Płynie. Jedzie. Rozejrzyj się. Zostańcie tutaj. Oj, czwarta nawet. No coś grubiej chyba. Piąta, yeah! No to grubiej coś leci. Grubsza akcja jakaś. Coś się chyba pali porządnie. Moglibyśmy ostrze numer 2. O cholera. Bum, bum, bum. Nie ma litości. Notatka ze spotkania. Wczoraj spotkałem ludzi, którzy nie próbowali na mój widok strzelać. Niezwykłe, wiem. Wymieniliśmy się zapasami i raźnie poszliśmy każdy w swoją stronę. Były z nimi dzieci i wszyscy wyglądali na naprawdę przestraszonych. Prawie powiedziałem im o tym miejscu. A co jeśli są tacy jak pozostali? Co jeśli... A nieważne, nie obchodzi mnie to. Jaki sens pozostawiać przy życiu, jeśli nikt nie stara się... śmiać z twoich kiepskich żartów. Jutro postaram się ich znaleźć. Może zechcą ze mną tutaj zostać. I Z. Opłacało się. Trochę przemocy. Ta. Trochę przemocy się opłacało użyć. Teraz wskakuj, młoda. Kocieli. O, proszę bardzo, sprytne. Nie pierwszy, nie ostatni raz. O, chcę się stąd wydostać. Masz. Wskakuj. Dobra, trzeba sprawdzić, czy generator działa. Chwila prawdy.
Śmieszna. Taka winda. Znaczy winda, nie wiem. O, tak! Wyciąg chyba jakiś bardziej nawet. Nie wierzę, że to zadziała. A jednak. Dobra, nie zapeszaj. Szczerze by się tutaj wspięli normalnie, nie? Tutaj po tym? Po tym? Daliby radę. Dobra, dawaj tą mapę. No dawaj tą grabę. Przyznam, że mi zaimponowaliście. Masz do czynienia z zawodowcami. To. Trzeci poziom. Ale będziemy sobie poulepszać coś. A co z tym chodzi? Myślisz, że są tam ludzie? Może. No. Są pułapki, a bardziej... Co? To jakiś alarm. Alarm, no właśnie. Ktoś tu kiedyś mieszkał. Ale chyba się już wyniosł. Kto by tak chciał zostać? Obrzyn. Obrzyn. Ulepszone bomby. Eksplozja 1,5-krotna. Nice. Nie narzekam na takie bonusy. Spokojnie. Ej, Sam, ustaw się między tymi słupkami. Okej. Dawaj. O! Henry, widziałeś? Zarąbiście. Ten murzyn to sztywniak jest. Nie no, sztywniak jest, no. No kij w dupie ma po prostu, no. To wolę być chłodny, ale jednak być Joelem, niż takim Henrym, czy jak on się tam nazywa. Idą. Tylko pomóżcie mi, bo mam plecy. Wow. Na początku chciałem w głowę celować, ale potem stwierdziłem, że mogę nie trafić. No szkoda, że ten jeden to jest... No nie, za krótko strasznie działa ten. I nie jestem w stanie po prostu zabić. No dokładnie, weź mnie puść. Ulala. Jeszcze trójka na nas idzie. Bam, 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 bam. O tak! Idę! Może sobie nawzajem pomóc? Tylko ja muszę tutaj wszystko robić. Okej, no to już wiemy, co się z nimi stało. Był tam klikacz, więc nikogo innego nie mogło tam być już od dawna. No oby, ale... no niestety. Hej Susan, chciałem ci tylko przekazać, że te naczynia to był świetny pomysł, fantastyczna sprawa, takie łapanie
deszczu bez ruszania się stąd. Mam nadzieję, że nie będziesz miała tego za złe, ale dałem dzieciakom kilka pistoletów na wodę i oczywiście cały dzień jestem mokry. Jeśli nie podoba ci się to, to daj znać, a od razu im je zabiorę. Do zobaczenia na kolacji, tylko od razu ostrzegam. Kylie znowu robi te swoje klopsy. Czyli chyba nie był zbyt dobrym kucharzem ten Kyle. Dobra, to tutaj chyba wszystko. No to przechodzimy dalej. Złomik. Z fronta wjeżdżam. Tum, 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 tum. Jakiś magazyn dla dzieci. Zdaje się, być może nawet klasa to była. Notatka Kyla. Jesteśmy w potrzasku. Pozostali chyba nie żyją. Niektóre dzieciaki są ze mną. Do drzwi dobijają się zarażeni. Nie wiem, jak długo wytrzymamy. Jeśli pozostali żyją, może uda im się do nas dołączyć. A jeśli dojdzie do ostateczności, zrobię to szybko. Kyle. Czyli popełnił samobójstwo. Po prostu zarażeni dali się i tutaj. Znaczy, no po prostu ten wirus, ten cordyceps rósł w... No gdzieś tam w mózg chyba, zdaje się. Cordyceps, czyli tutaj o grzyba chodzi, bo to grzyb jest tutaj generalnie prowoderem tej mutacji, jaka następuje w organizmie. Ale tu możecie. Oj, zaczynamy. Sam! Ta, spoko. To moja wina. Pewnie uruchomiłem jakieś zabezpieczenie. Dobra, Henry, spróbujmy ją podnieść. Ups. Kiepska sprawa. Ta, wiem. Za każdym Klikacze! Razem... Co? Kurde, to cholerstwo, ani drgnie! Dalej, uciekaj! Sam? Trzymaj się, Joela! Henry, musimy, kurwa, uciekać! A ty go pilnuj! Idź! Spoko! Pilnuję i tak nie swojego dziecka, więc dam radę. O, 4 klikacze. 5? Nice! Ja mam tylko 2 do pobicia, ale za to biegaczy ile. Dobra, lecim. Wszystko będzie dobrze. Trzeba wycyrklować. No już nie wycyrkluję. Jakiego liścia zgarnąłem w ogóle? Co to jest? Klikacze potrzebuję załatwić. A tu jest jeszcze jeden, nie? Spłonie chyba, spłonie, mam nadzieję. Taką. Trzeba cały czas biegać. Tu jeszcze 2 są. No to grubo. Chodź. Łoocie, panie! Tu trzeba poczekać na odpowiednie ustawienie tak naprawdę. Bo tu... Nie ma czegoś takiego jak złoty środek. Ah!
Kurwa mać, no. Było git. Robimy to, za którymś razem się uda. Dobra, chodźcie tu, chodźcie, no chodźcie. Coś tam się sfajczyło. Tu chyba ci jeden był. Mam cię. No nie, ale klikacz miał ten. Ja mogę teraz umrzeć, nie? No, dla mnie to nie jest... Klikacz miał umrzeć, nie ten. Miały dwa klikacze umrzeć. Tu bez tego to ja nie pociągnę. Oha! To się tam jeszcze sfajczy, to będzie git. Dwa to za dużo. Nie mam cegły. Aja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 j
Ciężkie, ciężkie to są walki. Tu jeszcze gdzieś jeden chyba był. No właśnie. Ej, ej, ej! Ten gówniarz mi nic nie pomaga. Gówniarz to tarcia chrzanu się nadaje. Nawet nie. Ała! Ała! Ja dostałem strzała, a on sobie... No fajnie, że bijesz, a teraz ja. No to tak wyglądało, nie? Drugiego potrzebuję. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby klikacze spalić. Reszta to jest dodatek, który no tak naprawdę fajnie jak co siądzie, jak nie siądzie to trudno. Ale klikaczy już nie ma, nie? Tu gdzieś jeden może być. One się czają. Właśnie o to chodzi, żeby wyłapywać ich tak pomału sobie. Wiecie, a w którymś momencie na pewno to spartolę. Słyszę kolejnego. Ła! Dzięki, Henry. Wow. Wow, 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 wow. Henry, pomógłbyś mi jeszcze raz? No, no. Jak ktoś tam przebiegnie jeszcze, to będzie... Ała. Ale zabiłem w ogóle parcie, widzicie? Bo tam chyba był właśnie jeden z tych... tych biegaczy. Także luz. Ajajajaj, chyba za wcześnie trochę. No zobaczymy, może się akurat spali. Come on, no! On z ziemi od razu się podniósł. No, fizyka, fizyka, kurwa, fizyka.
Jezus! No tu jest... To są właśnie takie kurde... Każdy korytarzyk chujowy. Nie, nie tak, no nie tak, kurwa mać. Musi być wszystko na clear. Za szybki jest skubany. Co z tego, że jednego spalę, jak drugi się nie pali? Muszę go trochę przed tego kurde rzucić. O, spłoniesz! Ła. Muszę uważać, bo... Nie w tempo, no nie w tempo. Dobra. Kolejny odcinek, zobaczymy się, także na razie.